Kongres Nauka dla Społeczeństwa. Kolejny gość w naszym studiu. Dyrektor Janusz Igras, sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Nowych Syntez Chemicznych. Panie profesorze, zaczynaliśmy tutaj naszą rozmowę jeszcze przy wyłączonych kamerach i zapytałem, na czym panu najbardziej zależy. A pan powiedział, inteligentne nawozy. Co to takiego są inteligentne nawozy? To prawda. Owoc, co prawda, pochodzi z nauk bardziej humanistycznych, powiedziałbym, natomiast istnieją technologie chemiczne, które oferują tego typu rozwiązania i w naszym instytucie tego typu rozwiązania opracowujemy. Tytułem wstępu może tylko powiem, że nasz Instytut Łukasiewicz, Instytut Nowych Syntez Chemicznych jest od wielu lat, od momentu powstania właściwie, czyli od momentu powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego i pierwszych fabryk azotowych związanych z obszarem nawozowym, z tak zwaną wielką syntezą chemiczną, co się kojarzy niestety słabo, szczególnie w aspekcie, powiedzmy sobie, sztuczności, czyli tego, od czego w tej chwili odchodzimy. Ale przez wiele, wiele lat dopracowaliśmy się rozwiązań, które oczywiście jakby są, no bo to jest synteza nadal chemiczna, ale są bezpieczne, ekologiczne i przyjazne przede wszystkim dla człowieka, dla środowiska, ale także dla roślin. Ale w tym przypadku inteligentny nawóz, to podejrzewam, że pierwsze skojarzenie kogoś, kto nas teraz ogląda, jest takie, aha, czyli nawóz, który co, sam trafia w to miejsce, gdzie ma trafić? No przecież nawóz wysypuje, rozsiewam, rozpylam. Na czym polega inteligencja? Oczywiście ten nawóz trzeba rozsiać. Natomiast istotnie w zamierzeniu tego przedsięwzięcia było to, żeby powstał taki nawóz, który trafi w takiej ilości, w takiej dawce i w taki sposób do rośliny, żeby jak najbardziej wykorzystać składniki pokarmowe, które on zawiera. Ponieważ tradycyjne nawozy, no niestety je się stosuje kilka razy w sezonie wegetacyjnym, co również wpływa na koszty chociażby, które są bardzo istotne. Słyszymy teraz o problemach bardzo dużych przemysłu chemicznego. Więc ideą jest to, żeby składniki pokarmowe trafiały bezpośrednio do rośliny w tempie dostosowanym do fazy jej wzrostu. Zaraz, czy dobrze myślę? Rozsiewam raz, a roślina sobie w odpowiednim momencie pobiera tyle, ile chce. Dokładnie. Natomiast tak nie ma na przykład takiego ryzyka, że gdybym ten taki tradycyjny nawóz rozsiał raz, to musiałbym sypnąć taką dawką, że tak naprawdę zniszczyłbym całą uprawę, a przynajmniej mocno bym ją ograniczył. Efekt byłby dokładnie odwrotny do zamierzonego. Tak, to są dwa skrajne przypadki, bo oczywiście tytułem wyjaśnienia powiem, że tradycyjnych nawozów też się nie używa w takich dawkach, żeby, no, mówiąc kolokwialnie, wypaliły cały łan. Tak, dlatego muszę je wielokrotnie używać. Bo to było bez sensu. Po kawałeczku. Tak, ale to warto powiedzieć i przypomnieć może. Natomiast nawóz o ukierunkowanym działaniu, bo to jest też taka nazwa, która mówi jakby o sposobie działania tego nawozu. Jego się wysiewa w dawce dostosowanej do wielkości plonu, który się z góry programuje, bo rolnik wie mniej więcej, jeśli weźmie pod uwagę potencjał swojego gospodarstwa i gleby, ile trzeba wysiać. Załóżmy, że mówimy o pszenicy, panie redaktorze, więc pszenicy wysiewamy powiedzmy do tam 180 kg azotu, bo głównie mówimy o azocie, który jest absolutnie obowiązkowym zabiegiem w uprawie, bo azot powoduje przyrost plonu. I wtedy taki nawóz wysypujemy jednokrotnie, bądź też czasami dwa razy, w zależności od potrzeby. I składniki pokarmowe uwalniają się w tempie dostosowanym do krzywej wzrostu, bo wszyscy wiemy, że najpierw są podobnie jak ludzie. Rośliny są małe, średnie, większe i największe. Tak mówiąc bardzo prosto. Czyli nie dość, że się uwalnia cyklicznie, tak. To jeszcze nie jest to jednakowa dawka, tak. Tylko dawka jest dostosowana jakby na skali czasu. Tak, ona jest różna. Dokładnie tak jest. Więc proste patrzenie na technologię, bo jak pójdziemy do sklepu, to widzimy nawóz, bądź to w dużych workach, big bagach, w średnich. Jaki związek chemiczny, proszek jakiś. Co ten nawóz? Prosta sprawa. Zrobienie takiego nawozu jest mega skomplikowane, wbrew pozorom, no i wymaga dużego zachodu zespołów badawczych. No też takie technologie jesteśmy w tej chwili w stanie, one jeszcze nie są wdrożone tak naprawdę, ale jesteśmy w stanie komercyjnie realizować. Szukam jakiegoś porównania i pomyślałem sobie, że może pewnym porównaniem, czy jakby czymś, co ułatwiałoby zrozumienie tego, jak to działa, jest
lekarstwo w kapsułce, dokładnie, które się uwalnia stopniowo. Są tak, oczywiście są takie, które uwalniają się od razu. Ale są takie, które połykamy, ono sobie tam wędruje po naszym przewodzie pokarmowym i w odpowiednich momentach na tej osi czasu uwalnia odpowiednie dawki leku. Dokładnie tak. Aż się tam gdzieś całkowicie rozpuszcza. Podobnie są technologie skanowania na przykład przewodu pokarmowego, gdzie się mało granule wprowadzi, wtedy jak gdyby jest badany organizm człowieka. Tu oczywiście nie mówimy o badaniu organizmu rośliny, ale mówimy o tym, że na tyle, na ile roślina jest inteligentna, trzeba też powiedzieć, no bo to też jest jakby dużą dyskusję filozoficzną można o tym przeprowadzić, i jest dostępna woda. No bo woda musi być, żeby ten nawóz się rozpuścił, bo to są nawozy w postaci granul większych, średnich albo też bardzo dużych. Dużych to znaczy to tak? Dużych to rzędu, powiedzmy, wymiar orzecha włoskiego albo dwa razy. To jest, czyli taka przeciętna granula jest, no bardzo, powiedzmy sobie, ma tam 2-3 mm średnicy. Więc to jest też oczywiście element konieczny, żeby to nastąpiło. Dodatkowo możemy jeszcze, w cudzysłowie, zaprząc bakterie do jeszcze lepszego wykorzystania. A po co bakteria? A po to, żeby lepiej wykorzystać zasoby glebowe danego składnika na przykład. Więc wiele możliwości różnych. Czyli nie dość, że mam kapsułkę, tak, w tej kapsułce mam zamknięte odpowiednie, tak, dawki nawozu, kapsułka, tak, się w sposób zaprogramowany rozpuszcza, tak, żeby to się uwalniało. To jeszcze oprócz tego mam tam na przykład bakterię specjalnie dobraną. Tak? Proszę sobie wyobrazić, że kapsułka może zawierać bakterie, które mało tego, że nie giną pod wpływem chemii, jednak bardzo mocnej. Wręcz to, lubią, tak, tą chemię, to, rozumiem, to powiedzmy sobie... Z lubieniem to bym może tak był ostrożny, ale powiedzmy sobie umożliwiają wykorzystywanie innych składników, na przykład typu fosfor, bo fosfor oczywiście też jest niezbędnym elementem, no, który towarzyszy odżywianiu roślin. Dobrze, to teraz mam trudne pytanie, bo jak to z nowymi rzeczami... Nie, bo myślę, że tak, tylko pytanie, czy można na nie odpowiedzieć, bo to jakaś tajemnica handlowa. Chciałem zapytać o koszty, no bo wszystkie te nowe rzeczy niestety zwykle więcej kosztują. I teraz jest pytanie tak. Rozumiem, że inteligentny nawóz jest droższy w produkcji, zdecydowanie bardziej skomplikowany w wytworzeniu, bo trzeba pomyśleć i to wszystko wykombinować, ale z drugiej strony, może jak się policzy, że sypie go raz, góra dwa razy, a nie ileś razy regularnie, zatrudniając ludzi, sprzęt, energię, no, paliwo, masę różnych rzeczy, to się opłaca. Jak to wygląda? Jak ten rachunek ekonomiczny? Czy on już jest zrobiony tutaj i jak on tu wypada? Istotnie pytanie jest trudne i odpowiem może jako naukowiec, a nie jako biznes. Tak może powiem, dlatego że oczywiście z punktu widzenia biznesowego im więcej się sprzeda nawozu, tak, no tym większe, no, tym lepiej. Tym lepiej. Natomiast w tej chwili bardzo dużo mówimy też o zagrożeniach dla środowiska, czyli o zielonej chemii chociażby, o czym zresztą na kongresie Nauka dla Społeczeństwa się mówi. Więc jest trochę droższy, panie redaktorze, ten nawóz oczywiście, natomiast efekty, jakie społeczne mogą być z tego tytułu, są niebagatelne, dlatego że tak, nie zanieczyszczamy wody, też efektywnie jakby wykorzystujemy składnik pokarmowy na danym obszarze, więc możemy on na się inne do tej obszary... grupy zielonej chemii już liczy, tak? No tak, jak najbardziej. Więc możemy tak zaprogramować proces nawożenia na polu, czy też w gospodarstwie. Proszę wziąć pod uwagę, że oprócz małych gospodarstw w Polsce, które niestety dominują, o czym też większość z Państwa wie, są wielkie kombinaty, gdzie tam każda złotówka się liczy bardzo istotnie. No bo w małych to jest się liczy, no tak, tylko inaczej. Tak, tylko inaczej. Więc tych efektów jest bardzo, bardzo dużo. Dodatkowo jest możliwość zaoferowania takiego decision support system, czyli takiego jakby programu, konkretnie programu pod poszczególne rośliny, który optymalizuje nawożenie. Bo jak mówiłem, wracając do pszenicy, nie ma większego sensu nawozić dawkami większymi, aniżeli są zalecane. Mniej więcej wiadomo, ile się tych nawozów stosuje. W związku z tym jest tu szereg, no, wracając do dyskusji medycznej, to jest trochę tak jak żywienie też człowieka, dlatego że dobiera się poszczególne dawki, powiedzmy, leków czy też no, żywności po to, żeby no, chociażby nie przytyć za bardzo. Więc to jest bardzo podobny proces, jeśli chodzi o stosowanie tych nawozów. Ale wracając do tego kosztu, to jest tak dwa razy droższe od takiego tradycyjnego? Myślę, że to jest...
Myślę, że w jakich granicach się obracamy po prostu? Jest jeszcze taki aspekt, że oczywiście to zależy od powierzchni, na której się ten nawóz stosuje. Dlatego, że na mniejszym areale oczywiście będzie wyższy koszt. Generalnie idea tych nawozów pochodzi z upraw ogrodniczych i powiedzmy sobie specjalistycznych. I idea jest, no, nie chcę powiedzieć stara jak świat, ale znana. Natomiast istotnie to, co pan redaktor pyta, te koszty były na początku, parę lat temu, paręnaście lat temu, relatywnie wysokie. Natomiast w tej chwili... To nowa technologia, to tak, wiadomo, tak. Sprzęt, maszyny, badania. Natomiast w tej chwili myślę, że koszt takiego nawozu, z tego co pamiętam, jak moi koledzy mówili w instytucie, jest wyższy rzędu, nie wiem, 15-20%. Oczywiście są to istotne koszty, ale coraz więcej w Europie szczególnie, która, jak wiemy, bardzo dba o ekologię rolników, takie nawozy stosuje. Ale 15-20% to jest poziom, powiedziałbym, akceptowalny. O to mi chodziło właśnie, żeby rząd wielkości, gdzie mierząc plusy i minusy, widzimy, że te plusy są zdecydowanie bardziej przeważające nad tym. Ja powiem, że to nie jest idea, to jest coś, co na pewno się bardzo szybko rozwinie, bo choćby biorąc pod uwagę pakiety klimatyczne Unii Europejskiej, wiemy, że tam musimy ograniczyć nawożenie. Możemy to na różne sposoby robić, ale to jest, powiedzmy, sposób najbardziej chyba potrzebny, możliwy i też akceptowalny społecznie. Czyli tak naprawdę działa na kilku różnych polach. Widzisz, pan, o pakiecie klimatycznym i powiązaniu tego z nawozami nie pomyślałem. A tutaj, panie dyrektorze, też właśnie. Tak pasuje. Profesor Janusz Igras, Instytut Nowych Syntez Chemicznych. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Kongres Nauka dla Społeczeństwa.